Witajcie! To znowu Witar, a to kolejny odcinek Gamisfery. Jeżeli pamiętacie jeszcze niezwykłe trio maga, złodziejki i rycerza, to Train 2 powinno wydać się znajome. Ogólnie ocenę tej gry mogłoby podsumować jedno słowo. Postęp. Pierwsze, co wyszło lepiej niż w i tak bardzo dobrej poprzedniczce, to historia. Nowa rozpoczyna się jakiś czas po uratowaniu królestwa przed plagą nieumarłych, przez naszą trójkę herosów. Teraz problemem zaczynają być gobliny szykujące inwazję. Problem to jednak dość odległy. Gdyby nie trójnia, artefakt, który poznaliśmy w poprzedniej części. Tak, tytułowy Train. Pojawia się on i zabiera ze sobą każdego z trójki, by znowu złączyć ich w celu rozwiązania gobnińskiego problemu, a także rozwikłania tajemnic historii pewnych sióstr. Powiedzenie czegokolwiek więcej byłoby wielkim spoilerem. Jedno, co można wspomnieć, to że aktualnie Train 2 wydawane jest jego Combat Edition, który automatycznie posiada dodatek gobnińskie zagrożenie, zamykający wątek ich inwazji. Dzięki temu finał historii sióstr wcale nie kończy gry. Jako gra, Train 2 jest rozwinięciem pomysłów poprzedniczki. Rdzeń rozgrywki jest ten sam. Mamy trzy postacie, z których każda ma inne umiejętności i inaczej da się z nich skorzystać w trakcie gry. Mag Amadeus to raczej wsparcie. Nie ma żadnych umiejętności bojowych ponad to, że teraz może lewitować wrogów, a później po wykupieniu ulepszenia więzić ich w skrzynkach, które tworzy. Z racji tego, że oponentami nie są już rachityczne szkielety, zrzucanie obiektów na głowy wrogów nie robi im dużej krzywdy. Nie tworzy też już lewitującego trójkąta, który, umówmy się, w tej części naruszałby balans zagadek. Złodziejka Zoja to nadal zwinny dystansowiec. Po wykupieniu odpowiednich ulepszeń jej łuk może miotać lodowe i ognisce strzały. Obok łuku służącego jej do radzenia sobie z odległymi wrogami, nadal posiada hak na linię, służący do pokonywania bardziej wymagających etapów platformowych. Podobnie jak w poprzedniej części potrafi wykonać kopniak w locie. Rycerz Pontius doczekał się chyba największych zmian. To nadal doskonały wojownik i tylko on potrafi sobie bezbłędnie poradzić z każdym wrogiem zwarciem. Zasługa leży w jego tarczy, którą teraz może dokładnie ustalić kierunek, w którym się nią zasłania. Tarcza zyskała też większą odporność. Chroni praktycznie przed wszystkim od ciosów wroga poprzez strzały, kwas, głazy, a na ogniu kończąc. Zmian doczekał się też młot, który Pontius zdobył na poprzedniej przygodzie. Obok funkcji ryzykownej broni na opancerzonych wrogów, ryzykowny, bo używając młota nie możemy blokować ciosów, rycerz ma teraz możliwość rzucić młotem niczym tor, by zmieść wrogów albo rozbić oddalone elementy możliwym rozbicia. Całkowitej modyfikacji uległ system rozwoju postaci. Zrezygnowano z trzech umiejętności rozwijanych w trakcie gry. Teraz mamy całe drzewko, które wprowadza nowe skille oraz modyfikacje do istniejących. Zrezygnowano też z ekwipunku. Teraz w skrzynkach znajdują się koncept arty oraz rymowane fraszki stanowiące uzupełnienie poznawanej w trakcie gry historii. Zabieg ten sprawił, że sumaryczna pula umiejętności zwiększyła się. Rozwój jednak trzeba teraz planować bardziej niż poprzednio, gdyż punkty umiejętności są wspólne dla wszystkich postaci, a nie jak to miało poprzednio miejsce przyznawane osobno. Sama rozgrywka to tak jak poprzednio, oparta na wszystkie zagadki przestrzenne oraz elementy platformowe, plus jak żeby inaczej walka z wrogami. Twórcy pokazali jednak tym razem jeszcze więcej inwencji niż poprzednio. Na każdym kroku łamią schematy, które ustalili wcześniej, przez co każde większe wyzwanie jest inne i zmusza nas do kombinowania jeszcze bardziej. Dodatkowym atutem jest też fakt, że w Train 2 większość wyzwań da się ukończyć każdym bohaterem. Jest nawet osiągnięcie za przejście poziomu tylko jedną postacią. Jednak nadal gra premiuje korzystanie na przemian z możliwości całej trójki. Kolejnym krokiem w przód jest też niezaprzeczalnie przerobiony co-op. Obok tego lokalnego aktywowanego przez podpięcie kolegów z padami pojawił się tryb sieciowy. Teraz nie musimy zastanawiać się, kto ma gamepada i czas wpaść do nas, lub inwestować samemu w kontrolery. Chcąc grać z kimś, wystarczy dołączyć lub utworzyć sesję online, a gra wyszuka nam innych chętnych. Można oczywiście grać z przyjaciółmi, ale jak wiadomo, muszą sami posiadać Train 2 na komputerze. Idąc dalej listą tego, co rozbudowano, nie można zapominać o poziomach. Dwójka jest zdecydowanie dłuższa, a doliczając do tego DLC, to już nie ma o czym mówić. Różnorodność odwiedzanych miejsc też uległa rozbudowie. Tak jak w poprzedniej części nie można było narzekać na monotonię, tak samo tutaj za nic nie powinno się to zdarzyć. Każda lokacja, a nawet jej część, wygląda inaczej. Zdecydowanym plusem jest też fakt poprawienia różnorodności wśród wroga. Oponentami są głównie gobliny w licznych, ale to bardzo licznych wariantach. Tym niemniej, na swojej drodze nieraz spotkamy inne zagrażające naszemu zdrowiu istoty. Oprawa graficzna też uległa rozbudowaniu. Paleta barw została poszerzona i nawet wewnątrz jednego etapu znajdziemy silnie zróżnicowane między sobą lokacje. Wiele z nich z pewnością zapada w pamięć. Ogół grafiki wygląda nieco lepiej dzięki rozbudowaniu animacji i lekko zmodyfikowanej pracy kamery, która korzysta z różnych ujęć. Poprawiono też modele postaci oraz operowanie światłem. Całość wygląda jeszcze bardziej baśniowo niż poprzednio. Zasługa tego leży w palecie barw i operowaniu światłem oraz oczywiście narratorowi. Co się tyczy narratora i gry aktorskiej, to poziom został utrzymany.
Podobnie z muzyką. Ścieżka dźwiękowa z gry jest najprościej mówiąc magiczna. Słucha się tego bardzo przyjemnie i współdziała ona z bajeczną oprawą w budowaniu tego charakterystycznego, bacznego klimatu. A teraz pora na podsumowanie i ocenę. Zacznijmy od plusów. Pierwszy plus to jest na pewno dosyć długi i wciągający gameplay. Kolejny, baśniowa oprawa graficzna oraz ulepszony system rozwoju postaci. Nie można też zapomnieć o różnorodności oponentów, lokacji i praktycznie wszystkiego. No i oczywiście ścieżka dźwiękowa. Minusy? W zasadzie takowych gra nie posiada. A oceny punktowe? Zagrywalność 9. Grafika? Też 9. A za dźwięk 8. Jaka z tego ocena ogólna? Oczywiście 9. Train 2 to podręcznikowy przykład na to, jak powinny robić się sequele. Nie tylko trzyma doskonałą formę poprzedniczki, ale dodatkowo rozwija to, co było dobre. Zaczynając od ciekawszej historii, poprzez różnorodność otoczenia i wyzwań, na poprawienie oprawy graficznej kończąc. Zagrać warto, zważywszy na to, że tym razem dostajemy jeszcze więcej treści niż poprzednio. Te plus minus 16 godzin potrzebne do przejścia gry, oczywiście wliczając goblińskie zagrożenie, z pewnością będą czasem bardzo niespędzonym. Train 2 można dostać na Steamie, Desurze, a także w wielu innych platformach oraz dystrybucji pudełkowej. Najbardziej opłacalny jest oczywiście zakup w wersji Complete Story. To tyle. Pamiętajcie, żeby ocenić odcinek, jak Wam się podobał. Możecie to zrobić w komentarzach, jak i łapkami w górę w dół. Pamiętajcie też, by proponować mi kolejne gry do recenzowania. Subskrybujcie kanał, jeżeli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. A ja żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Do zobaczenia już wkrótce. My sister and I have a secret to hold. I love her so much, we are 8 years old. Magic talisman that allows